Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowy Smoochie. To całkiem niedawno pojawił się haul z tego sklepu, ale wtedy tak naprawdę jeszcze na dobre jesienna kolekcja nie weszła i jeszcze pokazywałam Wam bardziej lato, a teraz jak widzicie już jest typowo jesiennie, dużo beżu, beż to jest zdecydowanie kolor przewodni tego odcinka, ale ostatnio szaleję na temat tego koloru i głównie właśnie ubrania w takim kolorze kupuję, także zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie nam w oko. No oczywiście linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedzieli, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, filmy ubraniowe pojawiają się raz w tygodniu, także żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami, to zachęcam do subskrypcji. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przejdziemy do pokazywania rzeczy. Pierwsze już mam na sobie. I mam tutaj spodnie z ekoskóry w czarnym kolorze, które mają tak przyjemny materiał i są tak fajnie elastyczne i mają bardzo dobry krój, chociaż są dosyć krótkie, jak widzicie. Są to spodnie typu karot, mam tutaj rozmiar 42, czyli mój standardowy i one kosztują 130 zł, także cenowo wypadają naprawdę świetnie i tutaj właśnie od razu Wam powiem, że ten materiał jest naprawdę super, ponieważ jeśli chodzi o ekoskórę, no to bywa tak naprawdę różnie. Jak się prezentuje krój, no to są to spodnie z wysokim spanem, jak widzicie, mamy tutaj pasek, dzięki czemu możemy sobie tutaj idealnie dopasować do naszej talii. W moim przypadku bez tego paska, zanim zapięłam, no to odstawały delikatnie mi te spodnie właśnie w talii z tyłu. Są tutaj raczej takie luźniejsze, mamy zakładki materiału, także też fajnie tutaj jest miejsce na brzuszek i wcale go nie widać. Nie podkreślają, że tutaj jest wypukłość właśnie w tym miejscu, więc to jest fajne. Nogawki niby są luźniejsze, ale faktycznie, co możecie zobaczyć, no to są lekko pięte na udach. Nie tak, żeby one były za małe, zbyt ciasne czy ograniczały ruchy, no ale po prostu tutaj ten materiał się napina, przez co lekko się zbiera właśnie w pachwinach ten materiał. Więc jak dla mnie, no to lepiej, żeby te nogawki były luźniejsze, no ale jeśli macie zgrabniejsze uda ode mnie, no to wtedy wiecie, wasz rozmiar będzie odpowiedni. W moim przypadku, no to po prostu tutaj mogłoby być nieco więcej luzu, no i mogłoby być zdecydowanie dłuższe. W moim przypadku, no to one sięgają tak naprawdę do połowy łydki. W momencie, kiedy bym usiadła, wstała, no to one pewnie jeszcze by się bardziej podwinęły. Dlatego wydaje mi się, że jednak one będą bardziej odpowiednie dla osób, które mają taki wzrost maksymalnie, nie wiem, 1,65 m bym powiedziała, 1,60 m. Taki standardowy swój polski wzrost, jeśli chodzi o kobiety, no, ponieważ w przypadku mojego wzrostu, czyli 1,73 m, no to ta długość tak, no wydaje się po prostu za krótkie i mi to do końca nie leży. Szkoda, ponieważ materiał jest naprawdę fajny, dobrze leżą, no ale niestety tutaj sobie te spodnie pominiemy. A co mam na górze, to beżowy golfik. Ostatnio robiłam taki duży przegląd sweterków i tam też znajdziecie swetry z Mojito. No tutaj wyświetli Wam się linki, jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, no, ale żadnych golfów tam nie pokazywałam, dlatego teraz robiąc zamówienie, to takie, a wezmę trochę. Ten sweterek ma przepiękny odcień beżu, no, taki nieco chłodny. On jest, nie jest gładki, jeśli chodzi o kolor, tylko jest jakby taki lekko melanżowy. Jest średniej grubości, ale ten spód jest naprawdę taki bardzo jednolity, nie ma tutaj przerw i mimo, że nie jest taki duży, obszerny, to gruby, obszerny, to faktycznie jest mi bardzo ciepło. Minimalnie mnie gryzie, ale nie aż tak, żeby mnie to denerwowało. W ogóle kosztuje 160 zł i mam tutaj rozmiar M. Jak widzicie, ten model jest oversize'owy. No mam tutaj klasyczne rękawy, nawet bym powiedziała, że takie dosyć długie. Ja akurat lubię w przypadku sweterków, jak mi jest zimno, to właśnie zawijam sobie swetry, bluzy na dłonie i tak właśnie w ten sposób noszę w momencie, kiedy mi jest ciepło. Tak jak teraz podwijam rękawy. Długość już Wam pokazuję, ponieważ ja sobie ten sweter podwinęłam pod biustonosz. Jest taka, no prawie, że za pośladki. Także dla mnie fajna opcja w momencie, kiedy zakładamy do jakichś obcisłych spodni, do leggingsów. No to wtedy faktycznie tutaj tyłek będzie zakryty, więc będzie to fajnie wyglądało. W przypadku, gdy właśnie zakładam do spodni, no to ja sobie lubię podwijać, ale to jest moja osobista preferencja. No według mnie tak po prostu korzystnie wygląda, no ale to już ocenicie sami. Golfik w żaden sposób mi tutaj nie przeszkadza, nie czuję w ogóle tego materiału, nie czuję żadnego nacisku, jest niesamowicie komfortowy, no jest po prostu przepiękny. Ja tutaj wybrałam beżową wersję, ale dostępna jest także wersja fioletowa i grafitowa, także jeśli wolicie nieco ciemniejsze odcienie, no to też znajdziecie coś dla siebie. Jak już się w sumie gotuję, to czemu nie sprawdzić jeszcze płaszczyków? Słuchajcie, ostatnio na zakupach takich stacjonarnych widziałam w Rizet właśnie taki włochaty, futrzany jakby, milutki niesamowicie płaszczyk. Tylko nie do końca mi leżał, ze względu na to, że leżał ogólnie dobrze na figurze, ale nie miał takich standardowych guzików, tylko te takie zaczepy.
które w momencie, kiedy był rozpięty, nie wyglądały zbyt dobrze. Dlatego tutaj, jak zobaczyłam, że jest płaszczyk z normalnymi guzikami, to stwierdziłam, że od razu biorę. Tym bardziej, że ten materiał jest po prostu przecudownie milutki. Kosztuje 280 zł, mam tutaj na sobie rozmiar L. Już pokazuję Wam zapięty. Jest tutaj jeden guzik do zapięcia, tak dosyć wysoko, ponieważ tutaj mamy pasek, żeby właśnie go spiąć nieco niżej, więc fajnie, bo w sumie tutaj ten guzik niżej już potrzebny nie jest. Są kieszenie w bardzo wygodnym miejscu, właśnie bardzo komfortowe. Sam w sobie leży dobrze, mam tutaj na sobie ten sweter, może nie jest najgrubszy, ale faktycznie mi się mieści i mam jeszcze trochę miejsca, więc spokojnie zmieściłabym jeszcze coś nieco grubszego. Niesamowicie mi się ten płaszczyk podoba, jest właśnie milutki w dotyku, cudowny i dobrze leży, więc to jest fajne. Długość też jest taka pod kolanko, więc idealnie tutaj wypada, ale jednocześnie podoba mi się, wydaje mi się, że też jest nieco taki elegancki, ale z drugiej strony mam też vibe taki trochę szlafroka, wiecie, bo jednak jest to coś nie takiego gładkiego. Także nie wiem, dajcie mi znać, co sami myślicie, jak oceniacie. Czego osobiście nie lubię w takich płaszczykach, to że wierzchnia warstwa jest taka właśnie gładka, a zazwyczaj te podszewki są takie sztywne i nieprzyjemne. Moim zdaniem tutaj powinno być nieco coś bardziej milutkiego, takiego, co by było po prostu bardziej cozy. Tak jak na przykład w spodniach, często z ekoskóry, w spodniach woskowanych, jest taki jakby taki lekki puszek od środka. I moim zdaniem tak fajnie by było, jakby była tutaj taka podszewka właśnie lekko puszkowa, ponieważ wtedy by był milutki dla nas i od wewnątrz, i od na zewnątrz, a nie tylko z zewnętrznej strony, gdzie tutaj ta podszewka jest taka dosyć sztywna, no i oczywiście poliestrowa. No nie wiem, jakoś mi się podoba i zastanawiam się nad zostawieniem tego płaszczyka, no ale poczekam jeszcze na opinię od Was i jeszcze zobaczymy, jak będzie leżał ten barankowy. Druga propozycja, jak już wspomniałam, to barankowy właśnie płaszczyk. On także jest w beżowym odcieniu, tylko ten, bym powiedziała, jest takim bardzo cielistym odcieniu, neutralnym, może ciutko wpadającym w ciepłe tony. Ten poprzedni wpadał trochę w chłodne, nawet nieco w różowe. Oba kolorystycznie mi się jak najbardziej podobają. Ten model jest nieco oversize'owy, kosztuje 300 zł i mam tutaj rozmiar tak samo 40. Po prostu jest taki, wiecie, luźniejszy, większy komfort czuję po prostu, ponieważ wiecie, mam więcej miejsca tutaj w środku. Bardzo ładnie wygląda rozpięty, tutaj nie mamy żadnego paska, więc właśnie jest to taki model typowo, żeby zarzucić na siebie. Mi to by bardzo odpowiadało, ponieważ ja i tak zazwyczaj w płaszczach chodzę rozpiętych, chyba że jest naprawdę zimno. No i tak wygląda w wersji zapiętej, więc on tutaj tych naszych kształtów podkreślać nie będzie. Ale oczywiście zawsze można dodać jakiś pasek od siebie, tylko trzeba by było pilnować, żeby wiecie, on nie uciekł, ponieważ nie ma tutaj jednak miejsca na pasek. Jest fajny, ale no tutaj to już nie jest taki sam efekt. Wizualnie mi się bardzo podoba, ale jak już miałam na sobie ten, który jest taki milutki, to ten już mi nie do końca leży, ponieważ niby baranek, ale wiecie, to nie jest takie miękkie włókno aż tak. Przyjemniejsza jest zdecydowanie podszewka, ona też jest poliestrowa, ale jest mniej sztywna i nawet ładniejsza taka w kropeczki. Wydaje mi się, że jeśli miałabym zostawić któryś z nich, to jednak chyba będzie to tamten włochaty, ale jeszcze muszę pomyśleć, ponieważ ten też mi się wizualnie podoba i też jest fajny i komfortowy, ale jednak to jest coś cudownego, ten poprzedni. Z ekoskóry zamówiłam także leginsy w beżowym odcieniu. W tamtym roku udało mi się w Stradivariusie znaleźć idealne właśnie takie leginsy z ekoskóry brązowe, ale nie mieli niestety żadnej jasnej wersji. Dlatego w tym roku poszukuję właśnie takich beżowych, ponieważ już od dłuższego czasu mi się marzą. Według mnie fajnie właśnie wyglądają jakichś takich obszernych swetrów. No to jest totalnie mój vibe. Osobiście założyłabym do ciemniejszych butów jednak, ponieważ tutaj za bardzo to się zlewa. Ale no, wyglądają dobrze, nie idealnie jak dla mnie, ponieważ ja lubię, jak leginsy są zdecydowanie wyższe. Ogólnie ten model kosztuje 100 zł i ja mam tutaj rozmiar 42, czyli mój standardowy. I co chciałam Wam powiedzieć, to jeszcze są dostępne w czarnej wersji. Ogólnie wizualnie naprawdę bardzo mi się podobają. Kolor jest świetny, ładne przesiedlenie na środku, idealne dopasowanie, a takie właśnie leginsy powinny być po prostu opięte. One nie powinny być luźne, tutaj w pachwinach nic po prostu się nie zbiera. Wiadomo, że brzuszek delikatnie
będą podkreślać, no to dlatego, że one są po prostu dopasowane, ładnie podkreślają tyłeczek, ale dla mnie stan tych spodni jest po prostu zbyt niski. I w przypadku spodni z wysokim stanem leggingsów, to lubię, gdy jest zakryty pępek, no i gdy się po prostu zaczynają w najwęższym miejscu w talii. Tutaj podwinę sweter, żeby wam pokazać, no u mnie to najwęższe miejsce w talii jest dużo wyżej, kilka centymetrów wyżej. No i przez to, że one się tutaj zaczynają, no to mam wrażenie, że proporcje są totalnie figury zaburzone, no i nie wygląda to po prostu najlepiej. Być może, jeśli jesteście niższe, no to będziecie mieć właśnie ten stan w talii, po prostu u mnie tak to wygląda, ponieważ ze względu na wzrost też mam dłuższy tułów w porównaniu do osób, które mają powiedzmy te 1,60 m wzrostu, więc jeśli jesteście niższe, no to może będą one dla was dobre. Jak dla mnie to nie jest model niestety dla mnie stworzony, dlatego ja sobie go odpuszczam, ale może komuś z was się spodobał. Następnie pokażę wam dwa komplety takie typowo jesienno-zimowe, ponieważ są to komplety z dzianiny i pierwszy jest taki, bym powiedziała, bardziej elegancki, beżowy, gładki, z takiego bardzo fajnego, przyjemnego materiału i swoją drogą to jest 50% wiskozy, także składowo wypada naprawdę świetnie, nie ma tej wełny, jest niesamowicie miły ten materiał w dotyku i w ogóle nie gryzie, co jest osobiście dla mnie ważne. I w skład tego kompletu wchodzi sweterek, sweterek kupicie w cenie 130 zł i spódniczka taka ołówkowa, którą dostaniecie w cenie 100 zł. Już wam mówię co i jak, także może zaczniemy od tego golfu. Golf jest z lekkim skróconym stanem, nie jakoś bardzo, ponieważ no tutaj mi się zaczynają kości biodrowe, więc no nieco jest krótszy, ale jak najbardziej będzie pasował do wszystkich właśnie dołów z wyższym stanem, do spódniczek jakichś różnych, do spodniej, także śmiało możecie właśnie łączyć z innymi rzeczami. Jest tutaj taki standardowy, długi rękawik, bardzo fajny tutaj golfik, on się bardzo dobrze układa, nie przeszkadza mi ten materiał. Sam w sobie jest takiej średniej grubości o gęstym splocie, jest odczuwalnie ciepły, ale jest rzeczywiście oddychający. Ja nie czuję się tutaj taka, wiecie, skrępowana, nie czuję się przed nim gorąco, ale jest mi ciepło. Jest naprawdę przyjemnie. No jak dla mnie wypada świetnie, no i właśnie ze względu na to, że on jest taki gładki, nie jest taki typowo swetrowy, tak jak w przypadku tego pierwszego golfu, który wam pokazywałam, no to właśnie mam taki vibe od razu bardziej elegancki, będzie to też fajna opcja do biura, także no, mi się bardzo podoba. I tutaj w przypadku tego sweterka wybrałam rozmiar M i dalej jest, jak widzicie, sporo luzu. Na dole spódniczka idealna, po prostu spódniczka ołówkowa, jest bardzo wysoka, możemy sobie tutaj w najwyższym miejscu w talii ją założyć, mamy tutaj gumkę, jest komfortowa, nie ściska, a jednocześnie bardzo dobrze trzyma. Ma też idealną długość, ponieważ kończy się tuż pod kolanem i będzie dobrze wyglądała zarówno do płaskich butów, do wyższych, ponieważ jeśli chodzi o takie ołówkowe spódniczki, sukienki, które kończą się w połowie łydki, mam wrażenie, że one wyglądają świetnie do obcasów, a już na płaskich niestety skracają nogi. Tutaj tego efektu nie będzie. Jest idealnie dopasowana, nigdzie się nie odkłada, nie ma tutaj nadmiaru materiału, mamy tutaj też taki ładny rozporek z tyłu. No, rzeczywiście wygląda super. Nieco brzuszka podkreślono, ale tak jest właśnie w przypadku dopasowania ubrań. Mi to osobiście nie przeszkadza. Ja z tego kompletu jestem naprawdę niesamowicie zadowolona i obstawiam, że raczej będę nosiła te rzeczy osobno niż razem, ale na pewno razem też mnie zobaczycie w tym zestawieniu. Zarówno podoba mi się, jak wygląda wizualnie, też jaki jest miły w dotyku, miły dla skóry, no i też składowo wypada świetnie, także jak dla mnie rewelacja. Następnie kamizelka z ekoskóry w beżowym odcieniu i jeśli mierzyliście na takiej kamizelki, to na pewno wiecie, jak trudno znaleźć taką odpowiednią do własnej figury. Ja tak naprawdę chyba na wiosnę tego roku próbowałam właśnie znaleźć beżową kamizelkę i zamówiłam chyba łącznie gdzieś z 10 sztuk z różnych sieciówek i nie znalazłam takiej, w której bym wyglądała dobrze i to jest moim zdaniem pierwsza, która faktycznie taka jest. Co prawda większość z nich, które mierzyłam, były jeszcze krótsze. Tutaj ta długość jest taka bardziej właśnie do bioder, więc no dla wielu osób na pewno będzie to zaleta. Ja szukałam właśnie takiej kamizelki, ponieważ jak dla mnie teraz to jest idealne zestawienie taki sweter właśnie z kamizelką czy na przykład bluza z kamizelką. Ja więcej nic nie potrzebuję, ponieważ teraz jest naprawdę jak dla mnie bardzo ciepło i czasami tylko sweter mi wystarczy, ale to jest taka fajna opcja, jak będzie nieco chłodniej, żeby zarzucić, a niekoniecznie mieć tutaj też takie grube rękawy, jak nie jest to konieczne. No i słuchajcie, trafiłam idealnie, już trochę odbiegłam od tematu. Ta kamizelka kosztuje 160 zł, zamówiłam tutaj rozmiar M, ponieważ one bywają oversize'owe i ten rozmiar jest dla mnie idealny. Głównie pewnie będę nosiła właśnie w wersji
takiej rozpiętej, ponieważ tak mi się podoba, ale już oczywiście zasuwam tutaj suwak, żebyście mogli zobaczyć, jak ona się prezentuje. No i co? Jak dla mnie wygląda bardzo korzystnie. Mam tutaj fajne przyszycia, które mam wrażenie, że nieco wyszczuplają. Po prostu sprawiają, że taka kamizelka, czy takie jak właśnie są kurtki puchowe, które nadają nam objętość i bardzo poszerzają, to ta mam wrażenie, że nie poszerza w ogóle, że wygląda bardzo dobrze na sylwetce. Ładne są tutaj te przeszycia z przodu właśnie w literę V, z tyłu już są takie zwykłe, proste. Mamy tutaj kieszonki, dosyć spore, wygodne. No jak dla mnie po prostu ideał, naprawdę nie czuję się w tej kamizelce kwadratowo. Skóra jest miła, dotyku przyjemna, tak samo podszewka tutaj od środka. Jest napakowana faktycznie, jest grubsza i jest naprawdę ciepła. Wydaje mi się, że z całego zamówienia to właśnie najbardziej zachwycona jestem tą kamizelką i obstawiam, że będę nosiła często. W tamtym roku właśnie chodziłam całą zimę w kurtce z ekoskóry w beżowym odcieniu i bardzo mi pasowała, a teraz pewnie to będzie częściej kamizelka. No jednak właśnie głównie jeżdżę samochodem, więc wtedy tak no, zarzucić na coś grubszego pod spodem mi starczy, nie będę potrzebowała kurtki, a to zestawienie w ogóle bardzo mi się podoba. Założyłabym do tego jakieś trampeczki i mogłabym wychodzić. Ten secik zamówiłam z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało to na mnie, ponieważ ciężko mi było sobie wyobrazić. Jakie lubię sukienki takie właśnie dzieninowe, sweterkowe, tak jednak tutaj mam lekkie wątpliwości, jeśli chodzi o przynajmniej dół tutaj, ponieważ góra bardzo mi się podoba, no ale dół jest taki dopasowany, a w sukienkach właśnie takich swetrowych, to zawsze tutaj jest jednak luźniej i wtedy po prostu wystarczy pasek, żeby dopasować w talii, żeby nadać trochę kształtu, ale jednak tutaj jest nieco luźniej, a troszeczkę dziwnie się czuję w tej miniówce. Tutaj oczywiście te rzeczy kupujemy osobno, spódniczkę dostaniecie w cenie 100 zł, a na górę w cenie 150. I tak, spódniczka to jest taka mini, która jest właśnie z takim grubszym, mocniejszym pasem, ale tutaj też jest dalej komfortowy, nie naciska mi tutaj w żaden sposób, mam tutaj rozmiar L. Jest to taka idealna mini jak dla mnie, jak widzicie jest sporo tutaj materiału jeszcze pod pośladkami, mimo że sobie naprawdę założyłam ją bardzo wysoko i czuję się niesamowicie komfortowa. Zazwyczaj miniówki bywają jednak dla mnie zbyt krótkie do mojego wzrostu, no ale po prostu jakoś takiej nie widzę. Dziwnie to wygląda, właśnie taki sweterek w postaci mini jakoś tak, nie wiem, mam mieszane uczucia. Za to góra niesamowicie mi się podoba. To jest bardzo fajny krój. Tutaj mam rozmiar M i jak widzicie jest oversize'owy. Mamy tutaj takie luźne, obszerne rękawy, ale fajne zwężenie w nadgarstkach. Nie jest zbyt ciasne. Możemy sobie też podwinąć, ale po prostu ten kształt jakoś tak ładnie wygląda. Dobrze się te rękawy układają. Golfik jest taki bardziej przy szyi, ale ten materiał w ogóle mi nie przeszkadza. On jest bardzo komfortowy. A mimo, że jest sztywniejszy, to po prostu ani nie gryzie, ani nie naciska. Mimo, że jest taki bardziej przylegający. No i ogólnie sam komplet jest właśnie w takim warkoczkowym splocie, ponieważ nie wiem, czy światła po prostu tutaj tego nie zjedzą, ale nie, widać. Widać normalnie, jak wygląda struktura. Jest grubszy, przyjemny, ciepły, no skrócony stan. Według mnie ten golfik będzie świetnie wyglądał do jeansów, czy takim standardowym niebieskim odcieniu, czy czarne, czy takie sprane czarne. Wtedy to będzie wyglądało fajnie, ale jakoś ten komplet to chyba nie jest nic dla mnie, ale kolor fajnie wypada. To taka lekko złamana biel i wygląda niesamowicie korzystnie. Przy okazji kolejnej rzeczy, czyli tych czarnych spodni, możecie zobaczyć, jak właśnie ten sweterek wygląda z czymś innym na dole. Tutaj mam czarne, takie eleganckie, żakardowe spodnie, które kosztują 130 zł, mam tutaj rozmiar 42 i one jednocześnie są za duże i za małe. Może za małe tak niekoniecznie, ale po prostu są dosyć mocno opięte tutaj na udach i tak nie czuję się dobrze, nie czuję się komfortowo, a przy okazji bardzo mocno tutaj odstają właśnie w talii, że aż się ściągają. Są to spodnie z wyższym stanem, które są w czarnym odcieniu, ale mają taką strukturę. No i to można by wnioskować to po nazwie. Na zdjęciach tego po prostu nie zauważyłam. Mamy tutaj w pasie takie klamry ozdobne. Nie ma tutaj żadnego pasa. No tutaj z przodu są dopasowane. Nie odchodzi mi tutaj, nie marszy się w żaden sposób materiał. Jest jeszcze przeszycie taki kanik na środku. Są dopasowane bardziej jak leginsy, no ale nogi po prostu jakoś tak nie wyglądają za dobrze. Mimo, że mam tutaj coś obszernego, więc w sumie fajnie powinno to wyglądać. Ja lubię nosić obszerne rzeczy z dopasowanymi i często chodzę bardzo w leginsach, ale tutaj jakoś tak nie do końca mi to leży. Mam wrażenie, że dziwnie moje nogi w tych spodniach wyglądają. Nie są totalnie dopasowane do mojej figury. Bardzo właśnie tutaj czuję ten luz na plecach w talii. No nie wiem, no też nie podoba mi się wizualnie ten materiał i w ogóle mam wrażenie, że ostatnio bardzo ciężko znaleźć jest fajne perełki w Mohito. Zdarzają się właśnie takie turbo super rzeczy, ale dużo jest niestety jak dla mnie
takich tandetnych trochę. Dużo jakichś różnych dziwnych wzorów, dużo logotypu, marki i tutaj mam też jedne spodnie, które wam zaraz pokażę, które też nie do końca mi leżą. I Mohito, tak jak było na szczycie mojej listy ulubionych sklepów, to powoli niestety spada w dół i wydaje mi się, że rzadziej jednak tam zakupy będę robić. Chyba, że będą się zdarzały jakieś różne perełeczki, no to dalej zobaczycie tutaj te rzeczy, ale po prostu ciężej mi jest robić zakupy, ponieważ większość rzeczy po prostu mi się nie podoba. I mowa była tutaj o tych spodniach. Są to jeansy w takim szarym odcieniu. Ja lubię bardzo taki odcień jeansów. No i wiedziałam, jak zamawiałam, że ten pasek na pewno będzie od razu do strzału, ponieważ no dawno nie widziałam czegoś takiego, ale niestety na zdjęciach nie zorientowałam się, że tutaj te cekinki, które widzicie na pasku, to są także tutaj na kieszeni, więc jak dla mnie one odpadają całkowicie. On tak to się prezentuje ze związanym paskiem, ale może ściągnę ten pasek, żebyście zobaczyli, jak wyglądają same w sobie te spodnie. Są to ogólnie spodnie typu slouchy, kosztują 140 zł i mam na sobie rozmiar 42. No i nie wyglądają za bardzo korzystnie. Tak jak na początku, jak założyłam, wydawało mi się, o dobra, są ok, to jednak nie. Nie wiem, czy wy to widzicie, jak bardzo one poszerzają mnie tutaj w tym miejscu. Nawet kieszenie tutaj nie stają ani nic takiego, ale one są, no, nie są wystarczająco wysokie i mam wrażenie, że tutaj ten właśnie suwak, który jest, że on tutaj jeszcze dodatkowo tak jakby jest skraca na wysokości, przez co jest takie wrażenie tutaj szerokości. No nie wiem, ja się nie czuję w nich dobrze. Na nogawkach są super, są dopasowane ogólnie, minimalnie mi tylko odstają tutaj w talii, no może widać trochę tego materiału, ale nie czuję, żeby mi przeszkadzał i żeby się ściągały. Na nogawkach za to są super. Ja dlatego lubię slouchy spodnie, ponieważ one są wystarczająco obszerne, żeby właśnie tutaj przykryć mój udaj, żebym miała komfort i nie ściśnięte nogi jak parówki. No a niestety tego modelu spodni wam nie polecę. Za to, co mam na górze, to sweter. Sweter, który kosztuje 140 zł. Także tutaj mam rozmiar sobie M. Taki bardziej dopasowany, z takim wzorem jakby trochę wyrąby, taka jest lekka struktura. Wygląda ogólnie ładnie, ale niestety bardzo mi gryzie, dlatego chcę go ściągnąć jak najszybciej. To jest takich dopasowanych swetrów, ja akurat takie też bardzo lubię, lubię podkreślać czasami swoją sylwetkę, czasami lubię obszerne rzeczy w zależności od dnia, więc taki sweterek też chętnie bym przygarnęła do szafy, ponieważ wygląda naprawdę dobrze. Nie odkłada się mu nigdzie, nie ma tutaj nadmiaru tego materiału, jest fajna długość, można ją sobie podmienić, możemy zostawić w ten sposób. Naprawdę jest to jeden z lepiej dopasowanych swetrów, jakie miałam na sobie, a jeśli widzieliście filmik, o którym wam już wcześniej wspominałam, no to mogliście zobaczyć, że wcale tak dużo fajnych swetrów tam nie było, w sensie nie leżało za dobrze na mojej figurze. Tutaj jest fajnie, są takie właśnie mocniejsze ściągacze tutaj na dłoń, obszerne rękawy, no według mnie wygląda fajnie, ale jeśli po prostu nie macie takiego uczucia w przypadku swetrów z domieszką wełny, że was gryzą, no to możecie śmiało zamawiać. Ja akurat nie lubię żadnej domieszki wełny, dlatego ten sweter mi przeszkadza, tak samo jak pierwszy golfik, dlatego ja niestety muszę sobie ten sweterek odpuścić. Na koniec jedyny kolor, który wystąpił w tym odcinku. No zostawiłam na koniec, mimo że niesamowicie podoba mi się ten garnitur, to on jest już długo dosyć na stronie, nie jest to najnowsza kolekcja i mogliście już po prostu go widzieć, dlatego zostawiłam tutaj na koniec, ale podoba mi się mu niesamowicie. Przede wszystkim ma taki styl nieco taki luźniejszy i będzie fajnie wyglądał, tak jak tutaj w takiej wersji właśnie bardziej eleganckiej z gorsetowym topem, ze szpilkami, ale także na co dzień, żeby po prostu założyć do trampek, czy po prostu łączyć te elementy w codziennych stylizacjach, takich luźniejszych. Dlatego bardzo mi się spodobał. No i też ten kolor wypada cudownie, ponieważ jest to taki zgaszony róż, który pada nieco w fiolet, nie jest zbyt żarówiasty, ale jest też dalej intensywny. Niesamowicie mi się podoba. Zacznę tutaj od marynarki. Ona kosztuje 150 zł, mam tutaj rozmiar na sobie 40. I to jest taka marynarka właśnie luźniejsza, taka narzutkowa. Nie mam tutaj żadnego guzika, tylko po prostu zakładamy na siebie. Rękawy są, jak widzicie, skrócone, z takimi przeszyciami tutaj po boku, zmarszczeniem, że dają taki efekt jakby podwinięcia rękawów. Mi to bardzo leży, ponieważ ja lubię podwijać rękawy w marynarkach, także będzie mi po prostu wygodniej i nie będzie mi tutaj ta marynarka się wsuwać właśnie na rękawach. Jest bardzo dobrze dopasowana, według mnie fajnie tutaj podkreśla figurę, szczególnie tutaj ramiona. Są takie bardzo minimalne, niesamowicie cieniutkie poduszeczki. Ładnie są podkreślone właśnie ramiona. No i wygląda naprawdę zgrabnie, mimo że sama sobie nie jest taka, wiecie, tutaj
opięta, czy nie można jej zapiąć. To według mnie wygląda niesamowicie korzystnie na figurze. Zdejmę może marynarkę, żeby pokazać Wam dokładnie, jak leżą spodnie tutaj z tego zestawu. Spodnie w ogóle dostaniecie teraz w promce. I można je kupić za 50 zł, przecenione są ze stówki. Także według mnie fajna opcja, nawet jeśli nie chcecie kompletu, to, że to są fajne spodnie, po prostu takie nieco bardziej eleganckie, ale dalej luźne, ponieważ jest to jednak krój joggerowy. Mam tutaj na swoje rozmiar 40, ponieważ one są nieco luźniejsze, większe i sam sobie materiał jest niesamowicie elastyczny, ale one, jak widzicie, nawet się nie muszą naciągać, ponieważ tutaj jest odpowiednia ilość luzu u mnie na nogi, na tyłek, więc naprawdę wygląda to świetnie. Są dopasowane tam, gdzie trzeba. Tyłeczek jest podkreślony, ale dalej tutaj na nogawkach wyglądają świetnie. Są z wysokim stanem, mamy tutaj jeszcze pasek, więc dodatkowo możemy sobie dopasować te spodnie w talii. Kieszenie mogły być nieco większe, ponieważ nawet mi się całe dłonie nie mieszczą tutaj. Długość jest fajna, jest nad kostkę, taka skrócona, ale wygląda korzystnie. Jak dla mnie wygląda to fajnie tak po prostu solo z tym topem, ale właśnie razem też w komplecie i z tego zestawu jestem naprawdę niesamowicie zadowolona. No i kochani, to już by było wszystko. Tak naprawdę połowa rzeczy z odcinka niesamowicie mi się podoba. Czekam od Was na informacje, co myślicie o tych płaszczykach, ponieważ zastanawiam się, które zostawić w szafie, czy w ogóle zostawiać. Jeśli mieliście takie włochate, futerkowe płaszczyki, to dajcie znać, jak one się sprawdzają po prostu. Też wiecie, w praniu, czy one się nie niszczą, nie brudzą za szybko. Czy wiecie, to jest taka moja zachcianka, ponieważ są milutkie i wydaje mi się, że spoko, czy właśnie są cięższe w utrzymaniu niż klasyczne płaszcze. Z tego haulu jestem naprawdę zadowolona. Dajcie mi znać też, z jakich sklepów chcielibyście zobaczyć haul ubraniowy właśnie z tej jesienno-zimowej kolekcji. Mam już przygotowany filmik z sukienkami na jesień i zimę, w sensie już rzeczy zamówiłam i czekam, aż wszystkie paczki właśnie dojdą, więc najprawdopodobniej w sobotę zobaczycie ten film, ale właśnie czekam na propozycję, żeby Wam pokazać w kolejnych tygodniach coś, co Was interesuje najbardziej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!